Cześć tu! Oluś i tato, siemanko, niezłe. Dzianko. Bazianko, czyli dwie sekretne bazy dzisiaj otworzymy. Oluś na pewno bardziej będzie mu się podobała z Kid Fury. I pewnie z Kid Kazumem. Może będzie walka, ale najważniejsze są te bazy, bo są z tego co widzieliśmy, są chyba nieziemskie, że tak powiem. Olek wam prezentuje pudełeczko, to ja wam też zaprezentuję. Okej. Okay. Pa, pa! Dobra, lecimy. Nie papa. Pa. Zaczynamy od... Kid Fury'ego. To może dwie otworzymy. Ty otwierasz tą, a ja tą. Kid Fury'ego zacznijmy. No dobra, no to zaczynamy od Kid Fury'ego. Ale tego też można otwierać, tak? Okej, okay, no to... Bo będziemy pokazywali to same. Dobra, uważaj. Wyjmij bazę. To wyjmujemy bazę na razie. Ale zanim zaczniemy, poczekaj. Przede wszystkim te super bazy. Gdzie można kupić? Na Best Toys. Best Toys. Linki macie w opisie, a teraz na forum na Facebooku też wam wkleję link w opisie. Jest mega promocja cenowa do 10 lutego, więc szybko wbijajcie i szybko kupujcie nie tylko bazy, ale i saszetki, i kidy, i jeszcze inne, i pojazd, który też niedługo będziemy otwierać. Zobaczcie, tutaj jest taki duży open, ja już otworzyłem. No pokaż, tu open, faktycznie, ja nawet nie zauważyłem, tutaj mamy. Lecimy. O! A, no i oczywiście co trzeba zrobić? Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję i dzwoneczek, ding, 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 ding. I w ogóle dzięki Backstosik za ever najlepszą pakę jak do tej pory dostaliśmy. To fajnie się ściąga z góry, mamy tutaj prezentację, czyli będzie na pewno w tym kit Kazum, znaczy Kazum kit, będzie Zings i to rzadki. I co jeszcze będzie? I będzie różne sekretne rzeczy w bazie, ale to za chwilę się dowiemy. Zobaczcie, ja już mam saszetkę. Oluś ma już saszetkę. Ja już mam wyciągniętą bazę, też mam saszetkę, zaraz zobaczymy co w nich jest, bo co jest w bazie to zajmiemy się za chwileczkę. Pudełeczko odkładamy, ale potem sobie przyjrzymy, czy czegoś nie zapomnieliśmy pokazać. Dobra, ja już otwieram. Albo nie, co ty albo robisz? Nie, najpierw otwórz saszetkę. Dobra, otwieramy ale saszetkę. Ja pierwszy. Dobra, ty pierwszy, no oczywiście przecież, no raczej nie inaczej. 3, 8, 15, 16. No dawaj, rozedrzyj to, no przecież chłopie. O, tutaj wypadło. Wypadła broń. Dzisiaj? Na energię Kazum. I kolejna broń. Zbroja. I Kid Fury. Napiszcie w komentarzu, czym się różni od oryginalnego saszetki. To wszystko? Mhm. To ja teraz zobaczmy to ja mamy. Ja wiem, tak, czym się różni. Czym? Po pierwsze, miał tutaj czapkę w tym samym kolorze, co to. Co, to. Zobaczcie, co ten Daszek. Miał taką samą górę czapki. A, górę czapki. I jeszcze był na desce. A, no tak, na desce przede wszystkim. Ten oryginalny saszetki był na desce. Tu mamy do niego bronię. Dostaliśmy pierwszego od widza. Pierwszego od widza. I teraz. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Teraz ja nie mogę otworzyć. Dobra, otwieramy. U mnie będzie Kid Kazum. Czym się różni? Poczekaj, pokażę widzom. To jest Kid Kazum z tej oto, z tego zestawu, sekretnej bazy. A ty powiedz widzom, czym on się różni od oryginalnego. Ale fajny jest taki przezroczysty. Ale czad! Wiesz, czym się różni? Widziałeś? A ten też jest taki? Ten też. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Zobaczcie, on jest przezroczysty i widać w nim energię Kazum. Pokaż. Zobacz, przyjrzyj się. Ale czadzior. Super, musicie to pod światełko, żeby zobaczyć. Mam nadzieję, że widzicie, a jak nie, no to fajne musicie to koniecznie zamówić. Superowskie. Dobra, mamy Kazum. Pokaż Kida. Kazum. Też jest przezroczysty. Na tej samej zasadzie, jak widzicie, tutaj widać w środku energię i tutaj też. I tak samo dobra jest w tych zingsach. Nie, dobra, nie, dobra, poczekaj. Poczekaj, tu zbrojka. Ale to jest ale to jest zbroja na... Nie, już się. Już myślałem, że na małego zingczura. Poczekaj. No weź odsłanie. Mamy też dwie bronie. Napiszcie w komentarzu, które bardziej wam się podobają. Tu jest młot, trochę jak młot Tora. I energia, tu też jest energia. I trochę jak tego. Króla Mórz, Neptuna, Trójząb. Coś w tym stylu. Nie, nie wiem, czy macie, czy takie samo odczucie dobra macie. Dobra, okej, okay, no to nie, no, dobra. Tutaj jest
tutaj. Bum. Tutaj możemy otworzyć. Jest sekretna baza, otwieramy. I wyłania nam się kto? Kid Fury. Kid Fury. Ale on jest przyczepiony, musimy najpierw dobra, otworzyć. Ja pójdę po nożyczki. Nie, nie idź po nożyczki. Ja pójdę po nożyczki. Tutaj. Dobrze, to idź po nożyczki, a ja w tym czasie też pokażę. Jest Kazum Kid. Znaczy nie, dobrze, Kazum Kid, Kid Fury'ego. No. Kid Fury'ego, tylko Kid Kazuma. Prezentuje się tak. Bardzo fajnie wyglądają te postacie, te Kazum Kidy. Oczywiście na jednym jest F jak Fury, a tu jak Kazum. Okej. Okay. No ale nie, to się otwiera. Synek, nie! Jaki on jest uparty. Patrzcie, najpierw tu otwieramy tą bazę tutaj po boczkach. Tu jest tu do otwarcia. Otwieramy ją i wtedy wyciągamy. O, widzisz, bo jest gumka. Jeszcze najpierw trzeba ściągnąć gumkę. Tu jest gumka na dole. Tylko żebyś nie popsuł. Masz? Udało ci się? No, jeszcze nie. To ja obetnę tu u siebie. Jest gumka, żeby się w transporcie nie zniszczyło. Otóż, jak zetniemy tą gumkę, to nam się rozkłada ta sekretna baza. Tu jest wszystko jeszcze ukryte, bo są papierki, nie wszystko zamontowane. Zaraz będziemy pokazywać. Zobacz teraz, jak to płynnie chodzi. No tak. Teraz to tak bardzo płynnie chodzi. No bo wcześniej była gumka i było opór, a teraz jest tak, jak powinno być. Otwieraj. Tutaj? Nie, tu, patrz. Tutaj. Tu masz, nie, tu masz jedno, patrz. Tu macie takie jakby ząbki wystające. Jedne są do jednej strony, drugie do drugiej. Pociągacie i otwieracie. Tutaj tak? Mamy to Kid Fury'ego. To Kid Fury'ego, to wyciągnij, ale staraj się tak, żeby widzowie widzieli. Tu ja też mam papierek, zaraz no wszystko i będzie. By trzeba było nożyczki. No ale to można zerwać, to jest gumka taka, która się rwie rączkami tak naprawdę. Ale można nożyczkami, nie trzeba się siłować. W sumie ja też tak ja zrobię. Pokażę. Się mądruje, a jednak lepiej nożyczki. Brawo, synu. Dobrze, że masz łeb jak sklep. I kierownik jest na miejscu. Tak się prezentuje Kazum Kid. Kazum Kid, Kazum Kid. Jak to powiedzieć? Kazum Kid, Kid Kazuma. O! Kazum Kid, Kid Kazuma. Teraz twoja, ale nie zakładaj jeszcze zbroi. Dobra, założył już zbroję. Tak się prezentuje ze zbroją, to ja też swojego. A mój nie ma zbroi? A jest. Myślałem, że nie ma. Tu zakładam zbroję. Tak jest bez zbroi. Zobaczcie. A teraz zakładam mu zbrojkę. Czyli ma osłonkę przed ciosem. I jest opancerzony, tak jak Kid Fury. Dobra, lecimy u ciebie, teraz pokazujemy, co jest w bazie. Najpierw tu, kochanie. Tutaj pokaż, co tutaj jest. Bo tutaj tak, musisz pokazać, że jest armatka. Ciekawe, czy się nią strzela. Powinno się dać jakoś. No to zobaczymy. Ale jest strzał taki. Jest strzał, ale zaraz się zastanawiam, jak. A jest, tu jest taki guziczek. I pewnie ten, widzisz, on wystaje. Aha. I pewnie trzeba go nacisnąć. No, poczekaj, ja... Dobrze, możesz, proszę bardzo. Ale ty miałeś tam strzelać. U, matku, jak to lata! Chyba to puszczę wam w zwolnionym tempie. No. Zobaczcie, tutaj są naboje do tego. Naboje tu macie pochowane w podłodze. Aha. Ale nie wyciągaj dwóch, po co wyciągasz dwa? Schowaj jeden, bo zaraz pogubisz. To jeden chowamy. Dobra. O, Luniu, to tak. Co nie możesz włożyć? Normalnie się wkłada. Wkładamy nabój zapasowy, który Olek wystrzelił, gdzieś tam poleciał u nas pod telewizor. Ja pokazuję teraz u siebie. Kazum, poczekaj spokojnie. Dobra, zaraz powiesz. Tutaj. Zaraz wam pokażemy, bo tu jest specjalny do tego przycisk, a ty już chciałeś to zrobić ręcznie, dlatego cię powstrzymałem, wiesz, Olusiu? Jest tajna baza, to jest secret base i tutaj montujecie sobie, właśnie Oluś, w tym czasie jak ja będę pokazywał, zamontuj tutaj wszystkie rzeczy, które były. Bronie, bo tu jest właśnie do zamontowania broni i jeszcze pokażemy wam, co tutaj jest, bo tu na dole jest slide. Nie slide, tylko jak to się nazywa? Czekaj. A few moments later. A, slider. Jest slider do jeżdżenia, ale zaraz wam pokażę. I w tych bazach, w jednej i w drugim, jest
Tak zwana givera spruwa. Zobaczymy, czy strzelę w was. Uwaga, zasłoncie. Uwaga, 3, 2, 1. Nie trafiłem, ale też śmiga. Mamy tutaj kamerkę, która obserwuje, czy nikt się nie zbliża z wrogów. Zobaczcie, tutaj jest kamerka. Ja chcę coś pokazać. No pokaż. Nie, ale tylko nie przykręcę. Deskę. A, deskę. Ale to deseczkę chciałem pokazać później, ale spoko. Na Maroko. Oluś, pokaż swoją dechę. Dlaczego mówisz nazwę kraju? No tak po prostu. Ja mam, tak się prezentuje moja, jest oczywiście w kolorach. I tutaj oczywiście, tak jak we wszystkich tych zestawach, może jeździć, ona normalnie jeździ, widzisz? Chodź się zderzymy, zobaczymy, który się przewróci. Tak, muszę, o, dobra. No ale przodem. Obydwa się przewrócą. Ale tak, żeby było ten, nie. Tylko musisz sobie wyprostować, żeby się nie był nachylony. I uwaga, ty tyłem, ja przodem, bez sensu. No dobra, niech tak będzie. Uwaga, trzy, cztery. Wygrałem. Nie, przewrócił się, bo go źle złapałem. Tak się prezentują na deseczkach. Deseczki były w tej sekretnej barze. Zamontują z powrotem, bo zobaczymy, coś fajnego wam zaraz pokażemy. A, poczekaj, a dobra, ty już schowaj. Tak jak mówiłem, może jeździć na nim Kazum Kit, a może jeździć na tym Zinksior. I Zinksior jest bardziej stabilny i śmiga. Bardzo fajnie. Zobacz, zobacz, zobacz jak śmiga Zinksior na tym. No, no. Widziałeś? Dobra, to zamontowa... Teraz... Poczekaj. Nie, nie, nie. Pokaż, tu się... jak to się robi. To ty pokażesz. Dobra. Uwaga, uwaga, jest tutaj z tyłu schowane i naciskamy. Ryb. No i jest, przełączyło się i mamy tutaj komputerek. Mamy... A, zobacz, tu jest miejsce na energię. Pokaż. Tutaj zobacz sobie. Bo to jest tak ja skryte. W tym czasie zamontuję u siebie. Zobaczcie, to wygląda jakby tu żadnej energii nie było. O. Zobaczcie. No tak, bo jest schowana, w sensie no włożyłeś tak ją i ona ładuje całą tą sekretną bazę pewnie, wiesz, Olusiu? A, ale mi o to chodzi, że jej prawie w ogóle nie widać tutaj. Jak nie widać? No nie widać jej, tej energii. A ja ci jeszcze coś pokażę, bo tego nie zrobiłeś, cofnij. Zobacz, tu jest jeszcze, patrz. Zobaczcie, tu jest do zamontowania, ale oprócz tego tutaj jest Zinks i tu wkładasz Zinksiora, wkładasz. O, widzisz? I to jest pełna baza załadowana, przygotowana na pojawienie się Kazum Kida i do boju. Naciśnij. A mogę ja teraz zobaczyć, bo ja nie widziałam dokładnie tej... O, dobra, oj, ale pokaż też widzą. Z drugiej strony. Pokaż, tutaj się wkłada, tak jak Olek włożył, ale powiedział, że nic nie widać, ale żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tu wkładamy tą energię. O, ciach, i ona się nam ładuje, ładuje nam komputerek. I tutaj mamy wszystko do zamontowania, do załadowania też broni mocą, bo to o to w tym chodzi. Wiesz, Olusiu, ja zamontuję tutaj. Taka ciekawostka. No powiedz. Jak nagramy filmik, to oglądamy film. Jak nagramy filmik, to oglądamy film, ale nie w ramach nagrody, tylko już taki... stary film, zapomniałem. Jack, pogromca olbrzymów. Chyba to tak się nazywało. A czekaj, jak to zamontowałeś tutaj? Moment, wrócę. Zaraz zobaczymy bazę Kazum Kida. A, tu jest do zbrojki. Ja tu zbrojkę. Zobacz, co... A, pokaż jeszcze, że tu też można. Tutaj w ogóle tu się kręci. Załaduj na chwilę Kazum Kida, znaczy mojego. Może być tak. Tak, i on się obkręca, tylko że on teraz jest krzywy z tej. Można go obkręcać w jedną lub drugą stronę, teraz stoi tyłem, czyli jak jest zamknięta, zobaczcie, to wygląda tak, z tyłem, zanim jest cały osprzęt, otwieramy, przekręcamy, ładujemy, o, aż wyskoczyła broń, ładujemy, jedziemy, a ja tutaj już kończę, to jest tu, jak to zamontowałeś, tak normalnie, a, tak. Nie, od ciebie się jakoś trzyma. No bo to musisz mocniej. Mocniej? Dobra, nie będę mocniej. Dobra, mamy tak, pełna baza. A pokaż teraz u ciebie, jak u mnie przekręcamy. Dobra, ale to żeby widzowie widzieli. No i no, tu broń twoja. Uwaga, 3, 2, 1, 8. I wygląda inaczej. Wygląda inaczej. No ma inne kolory. Ma też znaczek, a nie, znaczek ma taki sam na energię jego. Ładujemy. Ładujemy całą broń i idziemy do walki. Ale nie wypadło.
No to zamontuj. Dobra, to teraz wiesz co, Olusiu, zrobimy? Co? Pokazaliśmy chyba wszystko. Tak. Pokazaliśmy, że są bronie, pokazaliśmy, że są tutaj naboje, pokazaliśmy, że można wstawić i tu Kazum Kida i Zinksiora. Pokazaliśmy przekręconko, pokazaliśmy pojazdy, pokazaliśmy, że jest też kamerka, która pilnuje. A, czekaj, a ta kamerka... Nie, kamerki przy... nie pokazaliśmy. Ja pokazywałem wcześniej. A, myślałem, że nie może. Zobaczcie, może być zamknięta. Kamerka tu jest na górze i obserwuje, czy ktoś się zbliża. Może być w środku, czy i obserwuje. To też może, znaczy w środku, po co w środku? Tam jest nic nie ma, ale to ale na zewnątrz. Może ktoś się dostać. Może ktoś się dostać, to wtedy się otwiera i ona wędruje do środeczka. Co tam się dzieje? Dobra, Olek, teraz taka myśl. Ty zbroj swojego i na koniec zawalczymy. Mhm. Ale po co idziesz? Nie idź mi, już wezmę sobie. Oj, Olusiu, pan Czesiu. Nie, no dawaj, no zbroj swojego, ja zbroję swojego, tu masz swojego w pełnym rynsztunku. Czyli ale mamy... bez deski. Bez deski? Bez deski. Ja tam z deską. Dwie bronie, zbrojka, czyli mamy dwie bronie, zbrojkę i ja deskę używam też. Naładowana, ale żeby to wszystko działało, to najpierw musicie oczywiście przełączyć, włożyć energię, żeby naładować całą zbrojkę. Ja już tu go ubieram. Ty już? Ja jeszcze nie, czekaj chwilę. Młody badawanie, że tak powiem. Ciach Bajera. I one też są, nie wiem, pokaż. Też są, zaraz to kończę, co cię. One też są przezroczyste i widać w nich elementy w środku. Możesz pokazać, Olusiu. Chociaż to jak jest zbrojka, to tak nie widać, jak zbroję trzeba ściągnąć. Zamontowałeś bronię? Aha, ja już jedno. Teraz mi odpadły. Wszystko mi odpadło. Bo bardzo luźno jest w tym i ja wskakuję na dechę. Więc naprawdę bardzo, jak w ogóle oceniasz te bazy? Warto je kupić? Mhm. Ale nie możecie kupić w MediaMarkt, tylko na, nie MediaExpert, nie na Allegro, tylko na Best Toys. Na Best Toys, ale Best Toys ma też swoje konto na Allegro. Wiem. Więc też jest link w opisie, więc wbijajcie do Bestosika i kupujcie, ale też zostawiajcie łapki tutaj i subskrypcję i napiszcie, który wam się bardziej podoba, czy... Ja wziąłem pomocnika. Kazum Kid, czy... Kid Kazum, czy Kid Fury. Mi się podoba oczywiście bardziej ten niebieski, bo lubię bardziej niebieski kolor i lubię dobrych. A, no oczywiście, bo ty lubisz zawsze złych. No tak to już z tobą jest, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Dobra, to ja mam pomysł, że jeszcze zanim zaczniemy, załadujemy. Każdy z nas oddaje z bazy po jednym strzale w przeciwnika. Ale ja już nie mam. Jak nie masz? Nie, tu masz. Jednego. Nie masz dwa naboje. Nie. I tu strzelasz mojego, a ja strzelam twojego na 3-4. Uwaga, zobaczymy, czy uda nam się trafić. Masz w tego trafić. Ja ci stanę tak bokiem. Poczekaj tak, żeby widzowie widzieli. Ja tutaj, uwaga, na 3. Poczekaj, bo nie mogę. 3-4. Oj, nie trafiłem, a ty? Czekaj. O, trafiłeś mnie w głowę. Ołaj, moja głowa! Ty łobuzie jeden. I chodź. O, zobacz, rozbroiłem cię za jednym zamachem. Ha, 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 ha. Dawaj, nie poprawiaj. Nie, nie ma poprawiania. Nie ma poprawiania. Dawaj, nie ma. Dawaj. Ola, pozbyłeś mnie i też broni. Swojego kopnął, co koleś. Nie. Ej, urwę ci głowę. Ej, a jeszcze masz zbrójkę. Ale pokazuj tak, żeby walczymy, żeby było widać. Dawaj, uwaga. Na 3-4 rozpędzamy się i z Baśki się uderzamy. Okej, ale jedna broń. Nie, no bez broni. Jedna broń. No nie wierzę, co za oszust. Co za oszust. Nie ma takiej opcji. Dawaj. 3-4. O, pozbyłeś, ale z Baśki mieliśmy się zderzyć. Z Baśki, zobaczcie, jakiego on ma irokeza fajnego. Zbiorę na to. Twój to ma potargane włosy. Jest łobuz, nie myje włosów. Nie do góry. Tak, 3, 2, 1. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Jesteś cinki. Rewelacyjne są te bazy. Bardzo fajne, pomysłowe, więc jak coś, to wiecie, gdzie wpadać. Link macie w opisie. Napiszcie, który wam się bardziej jakby zestaw podoba, która sekretna baza. Ja obstawiam na dobrą, Olek oczywiście na złą. Przypominamy, że
tutaj są ukryte rzeczy, mamy przyciski, możemy ją pochować, możemy, wiesz co można też robić, jak ktoś na przykład się boi w nocy, że jakieś duszki, nieduszki, to ustawiamy tą sekretną bazę, wyciągamy kamerkę i ona nas tutaj pilnuje i broni. A jeszcze jedną rzecz, bo to jest w ogóle, ta seria się nazywa Neon Power. Neon, bo neonowe kolory, ale odkryłem ostatnio, na następnym nagraniu to sprawdzimy, tylko będę musiał załatwić światło ultrafioletowe, że one w świetle ultrafioletowym świecą. Tak, musimy to sprawdzić, jeżeli wy sprawdziliście i to działa. Nie, oni nie są, nie mają ultra, ale świecą inni. Weźmiemy zingsiory neonowe i na te zingsiory pojedziemy. Zgasimy światełko i sprawdzimy. Mam nadzieję, że załatwię światło. A gdzie my mamy światło, no właśnie ultrafioletowe? Tobiaszek miał taką latarkę, mam nadzieję, że ją ma. A jak nie, no to coś pomyślimy. Dobra? No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następny odcineczek będzie z super pojazdem, motorkiem. I poczekaj, poczekaj, bo nie, poczekaj, bo mnie stresujesz. No chcesz już kończyć? Z pojazdem. Też otworzymy 10 paka, żeby mieć drugiego złotego do kolekcji, bo mamy klucza, więc żebyśmy mieli skrzyneczkę. I nie poddajemy się, później będziemy jeszcze szukać kolor lepszy. Okej, to tyle. Pozjedzą nas motyle. Pamiętajcie o bestość, pamiętajcie o łapkach. Piszcie jakieś, znaczy odpowiadajcie na pytania w komentarzach, które wam zadawaliśmy. Czy na przykład czym się różnią zingsy od oryginalnych staszetek, bo Olg część powiedziała, może coś jeszcze, czymś jeszcze się różnią. Napiszcie, które bardziej wam się podobają. I napiszcie, co tam u was w ogóle, czy w porządku, czy nie w porządku, jak było na feriach. I to tyle, bo zjedzą nas motyle. To co? Pa! Pa!